To już 17 lat, jak usiłuję skręcić koniec końcem przy pomocy Katarynki i od samego początku praktycznie towarzyszy mi papuga. Najpierw była to Rozella Białolica, którą przejąłem włącznie z całym majątkiem od mojego poprzednika. No ona jest do dzisiaj, jako druga papuga. Później miałem Amazonkę, która no niestety straszliwie się darła tutaj na rynku, do tego stopnia, że aż mieszkańcy przychodzili do mnie z prebencjami i żalami, że jest za głośno. A później znajomy wyjeżdżał chyba za granicę, albo za głośno mu było w domu i dostałem Carlosa po prostu, no, który już jest ze mną od 7 lat, a ma 8 lat, także miał rok, jak go dostałem. Jest oczywiście straszliwym pieszczochem, bałaganiarzem, złośnikiem, złośliwcem. O, wszystko w jednym, to zależy od humoru. Tak, Carlos? Halo, halo, halo. Dzieci, widzę, są, to zagramy dla dzieci. Papuga Carlos towarzyszy mi praktycznie wszędzie. Jeździ ze mną po szkołach, po przedszkolach, gdzie stanowi atrakcję samą sobie dla dzieci czy młodzieży podczas moich programów. I że dwa razy czy trzy udało mi się usłyszeć, że ktoś gdzieś był w przedszkolu i dał dzieciom pograć na Katarynce. No, granie dzieci na Katarynce to jest ostatni punkt mojego programu. A przedtem ja opowiadam o historii, budowie Katarynek, bawię się z papugą, opowiadam o papudze, dzieci zadają pytania. Także jest to lekcja historii połączona z lekcją miłości do przyrody. No cóż, papuga jest kataryniarzem może dlatego, że to taka trochę, można powiedzieć, tradycja polska, związana chyba z piosenką o Katarynce i kataryniarzu. Więc może bym zagrał tę piosenkę, bo to pasuje. O, nauczył się pstrykać z nakrętek, a jak pstryknie z kapsla, to się śmieje. O, puść to, muchę mi zabrał zupełnie. Puść to! O, jak ja teraz wyglądam? Jeszcze krzyczy na mnie, tak? Teraz, jak mnie puści, to poprawię muchę sobie. Żeby było ładnie, tak. Staram się go nie rozpieszczać, ale to się nie udaje. Najwyraźniej, no ma dopiero 8 lat, tak? Ale ja mam 60.